Sytuacja zmienia się dynamicznie. Jeszcze kilka dni temu trzymaliśmy się starego kalendarza. Teraz wspólnie z prezesami, za zgodą i za jakby aprobatą Polsatu, postanowiliśmy spróbować zacząć ligę 12 września. Jeżeli warunki pozwolą i wszystko będzie w porządku, możemy od dzisiaj tą datą jakby się kierować i pod tą datę układać wszystkie terminarze. 5-6 września być może rozegramy turniej, jeszcze nie wiemy w jakiej formule, nie możemy tego zdradzić, ale na pewno będzie to wielka gratka dla kibiców, na pewno przed telewizorami. Także informacje będziemy przekazywali na bieżąco, jeżeli pojawią się nowe szczegóły, nowe wytyczne dotyczące sytuacji, która dzieje się za oknem, także będziemy Państwa informować. Data 12 września jest to data umowna, jest to data, którą razem żeśmy przedyskutowali. Uważaliśmy, że ta data będzie akurat odpowiednia do startu po tak długiej przerwie plus ligi, ale podkreślam, że nie jest to data wiążąca ani ostateczna, bo sytuacja może nas zmusić do tego, aby liga się zaczęła, nie wiem, w październiku, a być może zostaniemy na tej dacie wrześniowej. Robimy plany, projektujemy, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie, więc przyjmijmy datę na chwilę obecną 12 września.